Anna z Rolnik Szuka Żony podzieliła się wzruszającym wyznaniem. Chodzi o śmierć bliskiej osoby. Anna Derbiszewska dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą udziału w programie Rolnik Szuka Żony. Ostatnio kobieta udostępniła na Instagramie opcję zadawania pytań. Jedno z nich dotyczyło śmierci bliskiej jej osoby. Derbiszewska we wzruszających słowach opowiedziała o trudnym życiowym doświadczeniu. Rolnik Szuka Żony to miłosne reality show TVP1. Uczestnicy tego programu szukają w nim swojej bratniej duszy. W niedzielę 31 marca bieżącego roku został wyemitowany pierwszy odcinek 11 sezonu programu. Zostali w nim pokazani wszyscy uczestnicy najnowszej edycji. Anna Derbiszewska zdobyła sympatię widzów, występując w 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Rolnik Szuka Żony. Anna Derbiszewska o śmierci ojca. Uczestniczka 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony otrzymała od fanki pytanie związane ze śmiercią bliskich osób. Okazuje się, że Anna Derbiszewska musiała się zmierzyć ze śmiercią ojca. Jak poradzić sobie po śmierci mamy? Napisała fanka. Ciężka sprawa, na to nie ma odpowiedniej rady czy recepty. 5 lat temu zmarł nagle mój tata. Było mi bardzo ciężko, lecz z biegiem czasu człowiek przyzwyczaja się do życia bez tej najbliższej osoby. Trzeba to samemu przeżyć w zgodzie ze sobą, odpisała Anna Derbiszewska. Następnie dodała, że śmierć ojca bardzo wpłynęła na jej życie i była trudnym doświadczeniem. Ze wszystkich moich przeżyć uważam, że to było najgorsze, co mogło mnie spotkać w życiu. Ale na to nie mamy wpływu, kiedy nasza godzina wybije czy naszych bliskich. Takie są koleje losu, podkreśliła rolniczka Anna Derbiszewska.